Witam Was, kochani, wszystkich. W tym imieniu chciałem się przedstawić. Mam na imię Irek, jestem z Kłodzka. Pastora Artura Zagadką znam już od kilku lat. Gościli u nas w Kłodzku w czasie ewangelizacji. Mam też ten przywilej ugościć ich w domu. Są to wspaniali ludzie, to jest dla mnie przywilej tutaj być w tym kościele. Od czasu do czasu, bo odległość niestety nas dzieli. Pastor, który mi poprosił, żebym zgłosił swoje świadectwo nawrócenia. Narodziłem się na nowo w 2001 roku we Włoszech. Przed nawróceniem, rok wcześniej, wyjechałem z moim kolegą na zarobek. Było tak zwane popularne zbieranie pomidorów na południu Włoch. Gdzieśmy pojechali. Nie było tak, jak żeśmy sobie wyobrażali. Praca była, raz nie było i no było ciężko. I kiedy przechadzając się po mieście we Włoszech, pewien człowiek mnie zatrzymał i spytał się, czy nie chciałbym, chciałbym w ogóle mnie zaprosić do kościoła, nie, na nabożeństwo. I czy bym przyjął tą ofertę, czy poszedłbym, nie? Ja byłem na początku sceptyczny. On w ogóle mi mówił, że to jest odłam kościoła, który ma kościół, który ten kościół ten ma Yangki Cho w Korei, że jest bardzo duży, zaczął mi opowiadać. Ja gdzieś wewnętrznie potrzebowałem Boga, potrzebowałem spokoju, stabilizacji i powiedziałem tak, dobrze, przyjdę. No i po paru dniach, to była niedziela, on przyjechał do mnie do domu i pojechaliśmy razem. Zaczęły się dziać przełomy w moim życiu, a co najważniejsze, czułem na nabożeństwie, że po prostu to jest to miejsce, gdzie ja powinienem być. Po prostu czułem w sferze duchowej, że dzieją się jakieś rzeczy. Że uwierzyłem, że Bóg ma dla mnie plan. Ale zanim byłem w tym kościele, jeszcze był taki czas w moim życiu bardzo smutny, że umarł mój dziadek. Dostałem wiadomość przez mojego kolegę, który przekazała tą wiadomość jego, jego mama. To był ciężki dla nas czas, dla mnie czas i to był taki moment, kiedy zostałem złamany przez tą chorobę i śmierć mojego dziadka. I może w tej sytuacji, w tym danym czasie byłem taki jakby poddany na to, żeby iść za Bogiem, nie? Po prostu każdy z nas ma jakieś takie świadectwo do powiedzenia. I jednych Bóg uwalnia z narkotyków, z nałogów, innych ktoś przechodzi jakąś traumę poprzez śmierć kogoś. I to są takie momenty, kiedy przeważnie następuje przełom taki u ludzi i Bóg pozwala mu się odnaleźć po prostu. Słowo Boże mówi, że On nas wybrał, a nie my Jego. Zostałem po jakimś czasie ochrzczony Duchem Świętym. Zostałem wcześniej ochrzczony, jak przyjąłem chrzest ten wodny. Niesamowite odczucie duchowe. Nie będę o nim opisywał, bo każdy wie, czym jest chrzest z Duchem Świętym. I po jakimś czasie, jakieś paru miesiącach, ochrzciłem się w morzu. Z moimi braćmi, z siostrami, u nas była dwunastka. Miałem ten przywilej ochrzcić się w ciepłym morzu na początku sierpnia. Cieplutko w Adriatyku. Inni ochrzcili się baniem, w rzece. Ja mam ten przywilej ochrzcić się w morzu. Na początku nie znałem swojego powołania, ale poprzez bliską relację z braćmi, siostrami, z Bogiem przede wszystkim, to powołanie zaczęło być dla mnie bardziej takie już jasne i wiem, w jakim miejscu stoję i wiem, jakie mam powołanie. Chciałem powiedzieć takie ku zbudowaniu, takie przemyślenie mi przyszło, jak brat powiedział o tych nogach do zwiastowania świętych. Był taki okres w tamtym czasie, że dowiedziałem się, że była grupa Polaków tam we Włoszech. No i
mój brat w Chrystusie powiedział, Irek, dawaj, pojedziemy do nich, będziemy zwiastować Boże Słowo. Nie wiem, po prostu nie przemodliłem to. Wyrwałem się jak Filip z Konopi, pojechaliśmy tam. No, coś tam mówiłem o Jezusie, oni tam tak, jednym uchem słuchali, drugim nie. W każdym razie, jaka puenta z tego była. Wróciłem z tego spotkania całego poraniony. Po prostu czułem jakiś atak duchowy, który został przeprowadzony na mnie, nie wiadomo przez kogo. Nie byłem po prostu przygotowany na to. Jaka jest puenta tego wszystkiego? Kochani, jeśli idziemy w jakieś miejsce, zwiastować Słowo Boże, musimy się przygotować do tego. Dobrze wiemy, że najlepsze od tego są jest służba wstawiennicza. Musi być takie zaplecze wstawiennicze. Musimy po prostu, teren musi być przygotowany, żebyśmy tam weszli i zwiastowali Słowo. I minęło 2-3 dni i ja mówię do tego brata, słuchaj, musimy jeszcze raz tam pojechać. Ale już zrobiłem to w inny sposób. Pomodliłem się. I wiecie co? Jak uchnęłem, to od kolan w dół poczułem, jak mnie ogień Boży smaga. I wiedziałem, że to jest odpowiedź na to, czego chcę zrobić, a przede wszystkim, że odpowiedź na to i pewność tego, że Bóg idzie ze mną. Pojechaliśmy tam z powrotem, ten czas całkiem inaczej wyglądał. Po prostu ja tam weszłem z autorytetem. Czułem w sferze duchowej, że mam autorytet i duchy, które przeciwko mnie wcześniej walczyły, one są poddane. Po prostu klarowna i świeża taka atmosfera duchowa się zrobiła. Wróciłem, zostałem przepełniony Duchem Świętym po tym. Naprawdę wylewało się ze mnie jak z dzbana jakiegoś. I to taka przestroga jest, abyśmy się nie pchali tak w jakieś miejsca nieprzemyślane, przede wszystkim bez modlitwy, ale po prostu, żebyśmy mieli ten autorytet, co słowo mówi, tarcza wiary, hełm zbawienia, buty do zwiastawiania, słowa Bożego i pas wiary. I pas, nie, tarcza wiary, pas prawdy. I pas prawdy. Bo jesteśmy żołnierzami, jesteśmy na polu bitwy. Jeśli chcemy poszerzać Królestwo Boże, to musimy być sprowadzani w zbroję pełną. I to naprawdę, to jest ważne, to nie ma żartów z tym. No i jest wszystko na ten. Ja znamy z Irkiem już naprawdę sporo. Irek jest stawiennikiem naszej grupy cały czas. Dlaczego chciałem, żeby on to powiedział? Bo my znamy Irka z jednej strony, takiej bardzo ciekawej strony. Wiecie z jakiej? To jest jeden z tych ludzi, którzy jak zaczęli coś robić, to się nigdy nie cofnęli. A to jest skrótowo to opowiadał, bo on tam opowiadał u siebie w domu, to on tam przechodził różne rzeczy. Natomiast ten rodzaj ludzi, kiedyś Michał powiedział takie rzeczy, że zaczyna się z kimś coś, ale ważne jest, z kim się kontynuuje i kto w konsekwencji dalej z tobą jest. I wiecie, jak tak się przyglądam naszej służbie, to jest taka jedna cecha, która łączy ludzi, którzy... W zasadzie to są dwie cechy, mogę powiedzieć. Ludzi, którzy są z nami w tej służbie i tworzą. Wiecie, to jest pierwsze, to jest to, że to są ludzie, którzy w ogóle nie są podatni na wpływ środowiska. Że mają równiutko wywalone na to, co środowisko w ogóle mówi, co robi i tak dalej. A po drugie, to są ludzie wierni. Wierni ludzie. Wierność to jest coś, co mnie rozwala od środka. Rozumiecie? Wierność. Bo wierność to nie jest wierność tam komuś,
Wiecie, czemu to jest wierność? To jest wierność Bogu, który działa w danym człowieku, czy w danej służbie. To jest odnalezienie tego elementu Królestwa dla siebie i pójście za tym do końca. Rozumiecie? I my jesteśmy bardzo daleko od siebie. My tutaj mamy, tu mamy naszą służbę, kościół, Irek jest zupełnie w innym kościele. Teraz tam uwielbienie dalej, tak? W uwielbieniu tam grasz dalej? Coś ty już nie. Natomiast jest zupełnie gdzie indziej. Jest to masa kilometrów, czasami się widzimy, ale na przykład jest to jeden z tych stawienników, który jest z nami tyle lat, nie? Tyle lat.